o odrzuceniu wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta gminy Słupno. Podstawa prawna jest podana, Rada Gminy uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym odrzuca się wniosek radnego Janusza Szenka, Tomasza Kierkowskiego oraz Dariusza Kielczyńskiego z dnia 12 października 2016 roku o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Marcina Zawadki z funkcji wójta gminy Słupno z przyczyn określonych w załączniku do niniejszej uchwały. To jest opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno z dnia 24 października 2016 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że już pytań żadnych nie ma. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 6, 8, 9. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Przy dwóch głosach wstrzymujących jest 11 radnych i proszę odzwierciedlenie w projekcie uchwały, żeby było. Protokole. I następny punkt to jest przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Słupno wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2016. I tak naprawdę to są dwa takie punkty. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Słupno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za pierwsze półrocze 2016 roku. One się łączą, te dwa punkty, więc nie ma pani wójt, ale pani skarbnik chciała coś powiedzieć, może. Nie wiem, czy mam coś zreferować, tak? No myślę, że nie bardzo zreferowanie, bo każdy to już dostał wcześniej. Nie, to jest tak naprawdę pierwsza sesja zwyczajna, na której możemy taki punkt można było wprowadzić do porządku obrad, bo na wcześniejszych, pierwsza sesja po tym, jak dostaliśmy sprawozdanie, to była 5 września, to było za wcześnie, bo jeszcze nie zdążyliśmy się z tym zapoznać. Tak, dopiero teraz mogliśmy to i na komisjach omówić i dopiero pierwsza jest zwykła, na której można było ten punkt wprowadzić. I proszę o swoje spostrzeżenia, może tak, jak ktoś chciałby zabrać głos. Tak króciutko. Proszę pan radny Krajkowski. Komisja Budżetu i Rolnictwa, niby no, zapoznaliśmy się wcześniej już z tą informacją. I na podstawie tych dokumentów, tylko to jest za pierwsze półrocze, to już jest tyle czasu minęło, że w tym pierwszym półroczu, no to możemy tylko ocenić jako no, niezadowalające to, bo wszystkie na przykład, czy wydatki majątkowe, czy nowe wydatki inwestycyjne, czy nowe wydatki kontynuowe, to wszystkie były w granicach 20% tylko wykonane. No teraz najprawdopodobniej to już się zmieniło, ale za te pierwsze półrocze, no to taka jest no, opinia no, bardziej moja, może jako niezadowalająca. Może ja powiem, że jak chodzi o gminę, o wykonanie budżetu, to moim zdaniem przebieg budżetu jest prawidłowy. Jeżeli chodzi o dochody budżetowe, to dochody budżetowe zostały zrealizowane w prawie 50%, czyli zgodnie z zakładanym planem. Są rozbieżności, bo między różnymi źródłami dochodów jednych się realizowały dochody powyżej planu, innych niżej, więc plan jest sukcesywnie korygowany. Mamy przykład już na dzisiejszej sesji. Natomiast wysokość tych dochodów jest realna i również za trzeci kwartał wykonanie dochodów to jest 75%, czyli zgodnie z upływem czasu. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, również były realizowane zgodnie z przebiegiem wykonania budżetu, czyli około 50% wydatki bieżące. Wydatki majątkowe stanowiły tylko 20% zakładanego na ten czas sprawozdania, tak, na 30 czerwca. Planu, 20% wykonanie. Nie jest to jakiś najniższy wynik, nie wiem, w skali kraju, gdzie w Warszawie mamy 3% za pierwsze półrocze. To jest taka specyfika tych wydatków majątkowych, że one się realizują głównie w trzecim i czwartym, przede wszystkim kwartałem, gdzie są największe płatności i zakończenie realizacji wszelkich prac i robót.
także jeżeli chodzi o te wydatki, także za trzeci kwartał, za trzeci kwartał mają koniec? Chyba 30%. Tak, jest sprowadzenie wisi na BIP-ie za trzeci kwartał. Są wszystkie, są wszystkie podane. Również, też głównie to jest trzeci kwartał, taki początek zwiększonych faktur inwestycyjnych, a dopiero w czwartym kwartale będzie to największe wydatki. Generalnie w każdym roku tak to się kształtuje. I nie tylko w gminie Słupno, w każdej innej miejscowości, jak Państwo tutaj popatrzą, jest identycznie. Taka jest specyfika tych wydatków, że największe wydatki inwestycyjne są od koniec roku. Jeżeli to wynika ze specyfiki, to jeszcze, ale to, co wcześniej mówiliśmy, też nie obserwujemy, żeby się rozpoczęły jakieś większe inwestycje, na które były duże kwoty planowane. I w zasadzie dopiero teraz mamy listopad, co dopiero są podpisywane umowy, a więc tutaj mówiliśmy na komisji budżetowej, że nas to, że to jest ocena negatywna takiego postępu prac w zakresie wydatków inwestycyjnych, gdzie mamy końcówkę roku, a praktycznie główne zadania inwestycyjne, główne wydatki zarówno na budowę dróg, jak i kanalizacji, jak i wody, do tej pory praktycznie nie ruszyły, albo dopiero są w powijakach, no więc... Tak, ale to jest opisywany stan na dzień 30 czerwca. Nie, ja rozumiem. Stan na 30 czerwca nie jest jakimś jeszcze 20% bardzo niskim wykonaniem tych wydatków inwestycyjnych. Jest to jakaś średnia, powiedzmy, w innych gminach jest nieraz więcej. I to zależy, jakie zadania są realizowane inwestycyjne, czy to są jakieś duże zadania, gdzie faktury rzeczywiście na większy postęp prac wpływają później. Wszystko do nadrobienia, panie. Dobrze, proszę pan radny Rzewuski. Tak, zgadzam się, to jest specyfika i nie wziąłbym żadnego alarmu, natomiast oceniając, co się dzieje, to będę optymistą, jeżeli powiem, że 50% wykonania będzie na koniec roku, ale to jest takie moje zdanie. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na pewien aspekt, co podnosiła Regionalna Izba Obrachunkowa, że urząd organizował przetargi, nie mając zabezpieczenia finansowego. Tam jest taka uwaga. I to jest najważniejsza uwaga w ramach tego budżetu półrocznego. No właśnie, odnośnie. To dotyczy tej tutaj? Nie, to unieważnione, co czekane było na te pieniądze. No twoja u ciebie droga, no o to chodzi, że się rozpisuje przetargi, nie mają zabezpieczenia. Ale nawet to się szybko. My mówimy tu o półrocze, ale już mamy obraz po 3 kwartałach, więc na jaką kwotę te przetargi zostaną rozstrzygnięte, tak? Mamy jeszcze 2 przetargi, na które są zabezpieczone środki, bo jest nie ogłosili. I też nie są nawet przepływane. No właśnie się nie ogłasza, jeżeli się nie ma pewności. Ale nigdy nie ma pewności. Nie jest, raczej nie. Pan mówi, że się 20-30% niższe w przetargu. Ale jaka tu była proporcja? 50% brakowało pieniędzy, 80% nie było. Nie, tak, 80%. Nie, jak nie, 50%. Nie, 80%, no pan mówi 80%. A ile było? 40% było w Mirosławie, 40%. 40% brakowało, a na tej drugiej nie więcej. 60%. Pan wiedział po 400, jakie można było wcześniej to już Radzie przedstawić, że tych pieniędzy na pewno będzie brakowało. To czekane jest ze wszystkim do ostatniej chwili, jak są przetargi ogłaszane, wtedy jest powiedziane, że nie ma w takiej kwocie zabezpieczeń na takie inwestycje. A przecież można to już było przekazać wcześniej Radzie i o zabezpieczenie pieniędzy. No tak. Rozumiem, że Państwo radni macie tę opinię, bo każdy dostał, tak? Nie musimy tego czytać. Ja powiem tylko, że w tym sprawozdaniu też nie dostaliśmy informacji z gminy. Zostało to na komisję ogólnie, to jest dosłane, tak panie? Nie mamy. To miało być zawarte w tych dwóch projektach, które autopoprawka. Nie, ja mówię o tym, o GOK-u. Z finansowego nie ma. O GOK-u, z GOK-u finansowego. Jak sterowała, dawała pani materiał, żeby pani się nazywała radnym. Nawet teraz zgłaszaliśmy, to były te panie z GOK-u. Tak naprawdę to nie wiemy, tak, nie wiemy.
Nie dostaliśmy już żadnego sprawozdania finansowego. Opisowe dostaliśmy, nie dostaliśmy sprawozdania finansowego z wykonania za pierwsze półrocze zgonu. Na komisjach to mówiliśmy, ja po komisjach przekazałam. Ale dopiero w ubiegłym tygodniu. Nie w tym tygodniu. W ubiegłym tygodniu. Nie, to było jeszcze przed 23 września. Nie, pani skarbnik. Nie, pani skarbnik, nie to w ubiegłym tygodniu. Tak, po komisji ten materiał, to nie ten materiał. No, a to chyba... Czy jeszcze są jakieś... Komisje były przed 23 września. Pana skarbnik nawet nie mogła mówić, tak? A sprawa z nami nie pisała. No bo pani skarbnik wie, kiedy dokumenty do pani przysyła. A ja chyba wiem, kiedy wkładam do biura rady. Tak, to już nie do, znaczy no jakby już nas nie, to już panie tam między sobą, no każdą nie mamy, tak. Do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy sprawozdania finansowego GOFA. No cóż, życzę, by należało, że... Wydaliśmy ten załącznik, mogę teraz powtórzyć państwu. To znaczy ja myślę, że państwo myślicie na to, bo to już tak raz, tak już jest, no, że tak powiem, no, jest ciekawość, jak to się tam kształtowało, ale na ten moment to już jest. Tak, proszę o przesłanie na, znaczy radnych. Wiarko, powiem tak, że zadania budżetowe na dany rok, to one rzeczywiście, no, zanim nabiorą rozmachu, ale mają swoje też odzwierciedlenie z poprzedniego roku, bo tam, gdzie są projekty techniczne, czy to w kanalizacji, czy w wodociągach, wykonane powiedzmy teraz w 16 roku, a ujęte w budżecie na 17, to one mogą z dniem tylko kiedy się cieplej zrobi, być realizowane i taka ciągłość powinna być, tak? Że tu robimy projekt w tym roku, a z wiosną już podchodzimy do realizacji, do budowy. No i przy dużych inwestycjach, no to rzeczywiście wtedy ta ciągłość jest taka, że ona tam rozłożona jest w WPF-ie na 2-3 lata i gdyby takie zadania były realizowane, to wtedy by miały odniesienie w pierwszym półroczu. A tak to nie realizujemy, nie ma ich, tak? No a teraz no, przychodzi grudzień z zapasem, no i jest no, problem, czy zrealizujemy, czy nie. Ale to dobrze, to już tak króciutko, tylko czy są jeszcze pytania? Jak nie, to przechodzimy do następnego punktu. Rozumiem, że te dwa omówiliśmy. Tak? Nie mam wniosku. Tak. Informacja o stanie realizacji zadań światowych w Gminie Słupno za rok szkolny 15-16. Czy są pytania? Rozumiem, że to było omawiane, było na komisjach. Czy są pytania? Czy spostrzeżenia? Proszę bardzo. Rozumiem, że nie ma pytań. Informacja, punkt 12. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku dotycząca analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych jak co roku z Urzędu Skarbowego w Płocku. Wpływa pismo i nie pozwolę sobie państwu odczytać, bo taki jest wymóg zgodnie z artykułem takim to atakiem w samorządzie gminy. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku przedkłada informacje z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych w miejscu. No. Punkt pierwszy, data wpływu oświadczeń majątkowych do tutejszego urzędu. 30.05.2016 rok, 1.08.2016 radni gminy. Nie wiem, dlaczego to tak późno, że 8 dopiero lipiec. 13.06.2016 rok
I 12, 7, 16 rok. 14.07.2016 rok, pracownicy samorządowi. Punkt drugi. Wnioski formalne wynikające z analizy oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe zostały złożone na formularzu określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej, członka organu zarządzającego gminy, osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta, dziennik ustaw 2003 roku, nr 34, pozycja 282. Oświadczenia majątkowe zostały przekazane Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Płocku oraz z kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu poniesionej straty za 2015 rok. Obowiązku dołączenia zeznania podatkowego do oświadczenia majątkowego nie dopełnili pan Jan Stefański, Jan, pan Petera Marcin, pani Lewicka Jadwiga. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, pan Jan Stefański w części B nie wykazał miejsca położenia wszystkich miejscowości wymienionych w punkcie 2. Pan Brajkowski Michał w punkcie 4 nie określił kwoty kredytu hipotecznego oraz w punkcie 2 dochodu uzyskanego z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Pani Grzybowska Bożena w punkcie 2 nie określiła, czy wykazana kwota dotyczy przychodu czy dochodu uzyskanego z tytułu rolnego. W części B nie określono miejsca położenia wszystkich nieruchomości wymienionych w punkcie 2. Pan Grzybowski Piotr w punkcie X nie wykazał, w punkcie 10 nie wykazał w związku z jakim zdarzeniem został zaciągnięty kredyt. Pani Lewicka